Co się dzieje w głowie narcyza, czyli jakie myśli, jakie procesy myślowe zachodzą w głowie osoby zaburzonej? Ja nie muszę przepraszać, ale to ty musisz mnie zrozumieć i znosić mnie bez względu na to, co powiem i co zrobię. Jasne, rozumiem, że są zasady, ale one są dla ciebie, a nie dla mnie. Ja nie mam czasu ich przestrzegać. Poza tym zasady są dla zwykłych ludzi, a ja jestem powyżej przeciętnej. Naprawdę lubię siebie i myślę, że ty też. W zasadzie wszyscy tak mają, no bo jakże inaczej. Nie przychodzi mi na myśl nikt, kto mógłby mnie nie lubić. Na świecie nie ma tak wielu ludzi dobrych jak ja. Przynajmniej jak dotąd nikogo takiego nie poznałem. Jestem najlepszym menadżerem, aktorem, kochankiem i wstawcie sobie wszystko inne, co wam pasuje. Mam nadzieję, że widzisz, jaki jestem wspaniały i ile dla ciebie zrobiłem, ponieważ jestem niesamowity i nigdy nie popełniam błędów. Byłoby miło, gdybyśmy mogli być równi, ale nie jesteśmy i nigdy nie będziemy. Będę ci przypominać do usranej śmierci i przy każdej możliwej okazji, że jestem najmądrzejszy. Zawsze byłem, będę i jestem w szkole, w nauce, w biznesie, we wszystkim, a ty powinieneś mi być wdzięczny. Mogę wydawać się nadęty, ale mi to nie przeszkadza. Po prostu nie chcę być taki jak ty. Lepiej bądź mi lojalny przez cały czas, bez względu na wszystko. Ale nie oczekuj, że ja będę lojalny wobec ciebie. Będę cię krytykował i lepiej przyjmij to na klatę. Ale jeśli ty odważysz się i spróbujesz mnie skrytykować publicznie, uważaj. I żebyś wiedział, że ja nigdy nie zapominam i nie wybaczam. Trzymam w sobie głęboką urazę, a później się na tobie zemszczę. Powinieneś się przejmować tym, co osiągnąłem i tym, co mówię. Ale tak naprawdę nie jestem zainteresowany tobą ani tym, co zrobiłeś. Tak naprawdę w dupie mam twoje życie. Więc nie oczekuj, że będę cię pytał o twoje zainteresowania. Ale ja nie manipuluję. Ja po prostu chcę rzeczy po swojemu. Nawet jeśli innym to przeszkadza lub ich rani. Nie obchodzą mnie uczucia innych. Uczucia są dla słabych. Lepiej bądź wdzięczny za wszystko, co dla ciebie robię. Nawet za te małe rzeczy. I lepiej rób, co ci każę. Zadaję się tylko z najlepszymi ludźmi. Szczerze, większość twoich znajomych nawet im nie dorównuje. Gdybyś tylko mnie posłuchał i zrobił to, co mówię, byłoby lepiej.